Wyruszyliśmy w poszukiwaniu Pól Jaru, świętego domu bogów. Nasza królowa umierała. Jedyną nadzieją było odnalezienie daru nieśmiertelności. Spodziewaliśmy się odkryć boską moc. Raj uświęcony przez samą dziewiątkę. Lecz znaleźliśmy jedynie ruiny i zniszczenie, powstałe wskutek boskiego gniewu. Zawiedliśmy naszą królową. Oddaliśmy jej ciało pustyni. Lecz nie zamierzaliśmy się poddać. Stała za nami potęga Rzymu. Zamierzaliśmy odnieść sukces tam, gdzie zawiedli nasi przodkowie. Naszym herosem stał się generał Crassus. Był niczym potężny Perseusz czy mężny Achilles. Nasze wspólne działania zainspirowały lud i zaprowadziły ład na tych niespokojnych ziemiach. Zamierzaliśmy czcić bogów i rozpocząć epokę oświecenia. Lecz chciwość i ambicja zatruły umysły naszych sprzymierzeńców. Rzymianie patrzyli z zazdrością na moc bogów. Nasi obrońcy stali się naszymi prześladowcami. Bogowie surowo ukarali ich arogancję. Klątwa Meduzy uwięziła tych wiarołomców na wieki. My, wierni wyznawcy, musieliśmy dowieść przed powrotem bogów, że jesteśmy godni ich łaski. Lecz plagi zła nie da się zwalczyć. Skaża wszystko, czego dotknie. Modlimy się, by bogowie zesłali nam nowych czempionów. Czempionów, którzy przepędzą ciemność i odnajdą światło w mrokach naszej przeszłości.